Jest 15. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Wygrali Państwo wybory i mogą Państwo rzeczywiście zrobić wszystko. Mogą Państwo odwrócić wszystko, tylko czy rzeczywiście Państwu leży na sercu dobro rolników, tak jak tutaj Państwo mówią, czy jednak Państwa interesuje dobro banków? Banki w ubiegłym roku, pomimo tych wakacji kredytowych, zarobiły 27 miliardów złotych. Oczywiście dla Państwa to jest mało. Dla Państwa indywidualne tragedie, tak jak przed chwilą Lewica mówiła, nic nie znaczą. Na razie mówią, są problemy, zmieńmy prawo, a później się zobaczy. No to nie jest później, bo to są indywidualne tragedie, pani poseł. I mogą Państwo używać różnych absurdalnych argumentów, że to jest wrzutka, że banki nie udzielają kredytów. Jest to prawdopodobnie prawda, bo mamy w Polsce bankokrację, bo banki mówią, co ma być zrobione. Bank nie może być dostarczycielem gotówki, a później licytować obywateli. To właśnie rzecznik finansowy, do którego się wielokrotnie zgłaszałem, mówił, że nie może rolnikom pomóc, bo są traktowani jak przedsiębiorcy. To rzecznik finansowy mówił, że trzeba objąć rolników właśnie pomocą, żeby byli traktowani tak jak konsumenci. Bo 3/4 polskich rolników to są mali rolnicy. Rolnicy, którzy nie mają kancelarii prawnych. Rolnicy, którzy mają się zająć pracą, a nie czytaniem długich umów właśnie z klauzulami abuzywnymi, które Państwu się nie podobają. Ale jeżeli nasi oglądający, bo ja Państwu to już mówiłem, chcą wiedzieć, jaką ochroną objęliśmy rolników, to ja może wymienię. Po pierwsze, jest limit kosztów pozaodsetkowych. Nie może być poza odsetkami więcej bank czy inna instytucja doliczyć sobie swoich dodatkowych kosztów niż 20%. Uważają Państwo, że 20% dodatkowo do tego, co są odsetki, to jest mało? Państwo by chcieli 50%, 80% rocznie tych kosztów? Idźmy dalej. Jest obowiązek informowania, jaki jest ogólny koszt kredytu oraz oceny zdolności kredytowej. Czy to coś jest złego, że bank lub inna instytucja poinformuje rolnika, jaki jest całościowy koszt kredytu oraz czy on ma zdolność kredytową? Najlepiej właśnie dać rolnikom, ile się da pieniędzy, a później ich zlicytować. To jest Państwa pomysł. Trzecia rzecz, która zostaje zniesiona, czyli nadzór KNF-u nad kredytodawcami, czyli aby był minimalny kapitał zakładowy i wymóg niekaralności osoby prowadzącej działalność kredytową. Co w tym złego, że osoba skazana, przestępca, nie będzie mógł udzielać kredytu. A przy części lichwiarskiej jest zabezpieczenie tego, że jak rolnik da maszynę za 50 tysięcy, a pożyczki chce 5 tysięcy i spóźni się jeden dzień, to nie będzie można mu sprzedać tej maszyny za 5 tysięcy, tylko trzeba będzie ją wycenić i uczciwie sprzedać. Ale Państwo chcą ograbić rolników, bo się pojawiła okazja, bo jest bardzo trudna sytuacja w rolnictwie. Wstyd ekipo rządząca. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam teraz pan poseł Krzysztof Mulawa, Konfederacja. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku,